Witajcie w kolejnych zmaganiach Ogienki Andrzeja. Protyczek 39, dzieje się rewolucja. Andrzej w końcu zaczął budowę łazienki. I mam nadzieję, że w tym tygodniu już będzie mógł normalnie sobie się umyć, wypróżnić się. Będzie po prostu się czuł się już, mam nadzieję, że... A ja idę przyczepić prezent, który dostaliśmy od fanów. Mam nadzieję, że teraz z daleka będziecie widzieć, gdzie Gienek i Andrzej mieszka. Dawaj, jakoś to przykręcimy. Pomożesz przytrzymać? No dobra, przyłapisz ze swojej strony, ja ze swojej będę, ty ze swojej, weź przyłap. O, dawaj ze swojej strony przykręć. Oj, kurczę. Gdzie ta dziurka? Dobra. Czy my dam przyłap jeszcze na jednego, żeby... I teraz co dajemy? To co, z góry Gienka damy, co? Czy Andrzeja? Gienka z góry. Gienka z góry? Ze swojej strony. Dobra. Ci. Maj. Teraz przyszykuję i... Tak, czy Boże? Jak myślisz? I czy też dam ostęp? Ostęp. Ostęp? Dobra. Dobra, walcz z drugiej, jeszcze mam ten. O, ładnie. Teraz na wierzchu gwiazda chyba, tak? Będzie Andrzej. No, Andrzej, dzisiaj tak o zrobimy. No, teraz to fajnie wygląda, z daleka będzie wiadomo, gdzie protyczek 39, tak? Teraz może z kosmosu będę widzieć. Piasek, żeby zasypać tam dół w tej łazience Andrzejka, co będzie miał łazienkę swoją. Thank you.
Tu czy Andrzejko, że pora, ja muszę jemu piasek wodzić na jego łazienkę słynną. Dobra, bo jeszcze nie dowiozę. Młody, mogę po tym wjeżdżać na pewno? Wjeżdżaj, nie załamie się. Nie załamie się? Uwo, z klaka mam iść teraz? Ktoś zamawiał? Proszę. Wystarczy na dzisiaj tego? Jeszcze 50? 100. 100? 100 taczek. A niech wasz licho. 100 taczek jeszcze. To ja brata może zatrudnię. Także jest jeszcze pomożenie. Pomożesz? Pomogę ci, to wyprowadź mnie stąd. No dawaj, młody. Poganiasz mnie trochę. No trzeba robić, no. Bo się nie zrobi. W końcu diabeł poncelane będzie miał, tak? No, łap się za łopatę. Trzeba zrobić tą łazienkę. No. Może przyjdzie jakaś pani w końcu. Diabeł mówi, że ma być. No. Ale ma być co, baba czy... Kogo tam wie, może chłopa przyprowadzi. No właśnie. To co, do pełna teraz ty byś wiózł? Nie. No to co, rzucasz do pełna? No, wieś, kurczę. Ty to jesteś prezesem tego miejsca, nie ja. No, ale ty tutaj przyjechałeś pracować. A, pracować. No. Ja tu mam wakacje, człowiek. No, ja za darmo muszę. No i widzisz, no. Jeszcze płacą za te wakacje. No, komu dobrze. I co, jeszcze ty do pomocy biegniesz? Oj. Dawaj, Jarek. Wow, łatwo jest mówić. Co, no łatwo jest mówić. No. Gorzej jest zrobić. Dawaj, Jarek, bo już się kończy. Jak się kończy? Ja widzę, że tu górka jest jeszcze. Jeźdź po cement jeszcze, Jarek. A ile tego trzeba cementu? A, z 5 worków kup. 5? 5. No to ja przyniosę na plecach, dobra. No dawaj na plecach. Młody, chodź tutaj. Idę. Szybciej mnie poganiasz, a sam chodzisz jak cię majda. Ktoś tu musi być szefem tej brygady. Ty, to młody, dawaj tego. Ty podjedziesz samochodem i dawaj od razu koferki mu wybierzemy. Bo ja nigdy nie wybierałem. To pomożesz. Wybierzemy coś razem. Dobra. No dobra, to jedziemy. A few minutes later. No, jesteśmy pod pszczółką. Dobra, jakieś płytki trzeba wybrać. I pamiętaj, że się cement i klej. I silikon. No właśnie. Młody, pomóż mi teraz przy wyborze, bo ja nigdy nie wybierałem. A bo ja wiem, które Andrzejowi się spodobają. Które się spodobają się? No jemu chyba moim zdaniem jakiś ciemny kolor, co? Na pewno ciemny. No to młody, mów, które no. Dzień dobry, witam. W czym pomóc? No, potrzebujemy jakieś kafelki na podłogę i na ścianę, bo no brata chciał się łazienkę, no. A kolor? Jaki kolor? Wymiar płytki? Tak, ciemniejsze. Podłoga 12 metrów, tak? Tak. A ściana, pamiętasz? 25 chyba było.
25 metrów na ścianę. Tak, na ścianę. To może zaproponuję płytkę drewnopodobną na podłogę. Na podłogę. Tak, taki brązik, fajny kolorek, rozmiar 20x60. 12 metrów bez problemu mamy. No, może być, to dobre. Ty i ta na ścianę. Dobra, to już podłogę mamy. Podłogę mamy, teraz coś na ścianę. Tak, 25 metrów. 25 metrów. I ja już chyba nawet widzę, co już przy tym stoimy. Mhm. Że coś takiego. Jak najbardziej. To jest gres. On się nadaje na podłogę i na ścianę, jak najbardziej. Czyli tu jest, i tu, tak? Jest odporniejszą płytką. Mhm. Zaraz sprawdzimy kolorek, czy kolorystycznie pasuje. Będzie ładnie w łazience. Moim zdaniem też jest. Jest dobra, to bardzo fajnie. Podłoga, to będzie ściana. I... Tak. Zaraz dobierzemy jeszcze kolory fug. Przyniosę wzorniczek, dobierzemy dobra, kolory no, fug. No to daj, bo to czas czekają na nas z tymi płytkami. No i dobra. Na podłogę bym polecał ten kolorek fugi. No będzie pasować na moje oko. Bo to będzie za ciemne. Nie. To już ten... będzie trochę za ciemne. Tak. To... Ten jaśniejszy. Na ścianę, zaraz sprawdzimy kolorki. Ten moim zdaniem środkowy. Środkowy, tak, będzie. Środkowy najbardziej będzie pasował. No i super. Dobra, to fugi mamy dobrane. Mamy to dogadane i jeszcze zaraz. Co jeszcze potrzebujemy? Kleju. Ok. I cementu. Dobra, zaraz wszystko wypiszemy na fakturkę. Dobra, wszystko mam wypisane. Transport dzisiaj chcecie jak najszybciej, tak? No jak najszybciej, bo no, chłopcy czekają już. No. Dobra, przywieziemy zaraz, chłopaki przywiozą prosto do Plutycz. Dobra, to wszystko mamy tu. Transport jest gratisowo. Cena jest, numer konta. Przez... Dobra, wszystko jest na fakturce, dobra. Tylko to podpis potrzebuje. My uciekamy i czekamy jak najszybciej. Dzięki. Dobra, młody dawaj, lecimy. O, już towar jest. Śmiało tu wjeżdża. O, to tu wszystko mamy, tak? Tak, wszystko tu jest. Dobra, to otwieram. I trzeba rozładować. Ale chociaż te, co wybraliśmy? Tak, jakie wybraliście, takie są. Żeby nie wyszło, że będą całkiem białe. A tam. Te dobre. Te dobre? A, to są wklejone. Myślałem, że płytki chciałem zobaczyć. A, nie zobaczy, czy najpierw tworzy będzie. No. Dobre to płytki. Co młody, pierwsza taka łazienka chyba wiosce będzie, co ładna. Ja tak myślę, że Andrzej ich porcelanę będzie srał. Może sobie znajdzie w końcu. Ty, chyba te, no nie? Chyba to wybrali. No. Ty młody, a może odwrotnie? Może... Taką mozaiką jemu? Jemu to chyba kolorze. To by było. No przynajmniej tak zrobić. Odwrotnie? Jemu to wszystko jedno. Przyklei się? Czemu nie? O, ostatnie kafelki. Mam nadzieję, że jemu się spodobają się na braciszka. No i na dzisiaj to już koniec mojej roboty. Dajcie suba na nasz kanał, łapkę w górę. Jak możecie, dobijcie do 100 tysięcy i Andrzej fajną niespodziankę wam zrobi na 100 tysięcy, jak będzie